tatuś, siemanko, niezwycianko, jest nasza Lusianka, kochana. Dziś otwieramy... Co otwieramy, Olusiu, powiedz? Otwieramy kazunkidy. Kazunki... 10. serii Rescue Forces. Nie Forces, tylko Rescue Force. 10. seria Rescue Force. Mamy to wszystko od... Od Best Toys. Best Toys. Wbijajcie do nich. Pokażcie, że nasze filmiki pomagają rozwijać firmy, nowe firmy, żebyśmy dostawali nowe zabawki, żebyśmy mogli je dla Was otwierać. Tak, kochani? Możemy tak ciekawie, bo wtedy nie będziemy widzieć, jakie kazunkiny stąd. No możemy, ale i tak wszystkie pokażemy, tak, Olusiu? No, a może tak rozerwiemy, tak na maksa? Ale... byśmy sobie tak jednego wybrali ze wszystkich. A, do góry nogami. No dobra, zobaczymy, czy... Poczekaj. To, ale to choć rozerwiemy może, co? Tak razem. Czekaj, tak... O, to ciężko będzie, bo to jest taka folia. Dobra. To ciągnij tam. Ciągnij tu. Dobra, trzy, cztery. Czekaj, ale nie będziemy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczek zostawiajcie, kochani, bo to jest potrzebne jak tlen do naszego ciała. I uwaga, zobaczcie. Nawet nie wiem, gdzie dobra, są złe, gdzie są dobre. Tak jest, zobaczcie. Poczekaj, pokażę widzom. W tamtej serii wszystkie złe były fioletowe, a wszystkie dobre były żółte. Nie pamiętam. Niebieskie. Jeżeli ma rację, to nie, to nie sobie... Ale nie, nie wysypuję. Ja pokazuję, że faktycznie nie widzimy. Będziemy losować, który jest dobry, a który jest zły. Dobra, jedziemy z pierwszym. Czyli wybierasz uwaga. Tutaj. Uwaga. Jest mój ulubiony kazunkid. Twój ulubiony? Nie. Mówiłeś, że twój ulubiony to jest Kasiora. Zinks krystaliczny. Nie krystaliczny, to nie są krystaliczne. Znaczy, metaliczne albo chromatyczne, jak zwał, tak zwał. Okej, okay, dobra, otwieraj pierwszego kazunkida z 10. serii Super Things Rescue Zobaczmy Force. Nowego materiału, bo w 8. był inny i 9. był inny materiał. No skoro tak twierdzisz, to, to pewnie tak jest. W 9. była inna guma na kazunkida. Okej, okay, nie wiemy jeszcze jaki jest, nie wiemy. Poczekaj. Już wiem, a znaczy wiemy jaki jest, bo a tu macie historyjkę. Ja chcę zobaczyć. Ale poczekaj, najpierw pokażę widzom. Czyli on brał wiertarkę, kazum blaskał i zmienił się w wiertarę i ma taki młotowy, wiertową broń. Widzisz? Widzisz, jak taki młot z wiertem takim do rozbijania. Mam pytanie, dlaczego kazum kat jest w 9? Kazum kat. Kazum kit. Kazum kat. Chybisz. Okej. Lecimy, znamy historyjkę i pokazujemy, jak on wygląda. Powtóra! No nie powtóra, bo my już powiedziałeś, że ze zwykłych wszystkie mamy, tak? Mamy powtórkę Super Finksa, tak? Bo o to ci chodzi. No ale otwieraj kida. Uwaga! Uwaga! Zobacz, od razu jest ręka wmontowana. O, dobrze. Znaczy ręka, broń. Inny materiał, tato, sobie dotknij. Tu jest połączone różne materiały. Ręce się kręcą, pokażę tutaj widzom, dobra, kochanie. Ręce się kręcą, nogi nie pracują, głowa się kręci i ten czaderski oto... Bo to jest taki młot rozbijający, jak tam, nie wiem, jak widzicie, jak remontują gdzieś na drodze, rozbijają na przykład jakieś płytki, to on takie coś ma i tu wiersa. Okej, okay. A on jest zły czy dobry? Zły, nie widzisz po oku? Po oku? No tak, ma jedno, i ma język wyciągnięty. Pokaż widzom, że ma język wyciągnięty, bo ja tego nie widziałem. Zobaczcie, on ma tutaj takie świecące, metaliczne. Ale no to pokazujesz sobie, czy widzą? Faktycznie jest ten element taki świecący, czyli tutaj metaliczny. Język, I, ale zobaczcie, on tu też ma język wyciągnięty, czyli pokaż jeszcze języczek. U niego widziałem, że ma. I język wyciągnięty. Dobra, mamy pierwszego kazunkida złego. Na koniec może zmierzymy się trzech na trzech. Uwaga! Nie patrzymy tutaj. Nie patrzymy. Dobra, tu, poczekaj, ja pokażę. No spokojnie, który wybierasz teraz? Co? Który? No ale ruchy kluchy.
Nie, uwaga. Nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę. Uuu, gaśnica. Gaśnica. Mamy tutaj jednego złego, otwieraj. Czyli za co mi walczą, nie no. Nie, gaśnica z nim nie walczy, no co ty. Wiem, sobie żartowałem. Sobie żartowałeś. Dawaj. Dawaj, ale... Nie, ja. Dobra. Okej, ale to wiesz, żebym nie musiał przyspieszać, bo widzą, wszyscy są ciekawi, jak on wygląda. Ja... Matko boska, cinkto boska. Ja mogę zinks otworzyć? No daj mi. Kolejną otworzyć. Ale ty jesteś samolot. Zauważyliście to? No nic, no trudno. I mamy tą niby gaśnicę i... Znaczy nie mów powtóra, bo to jest, wiesz, no wszystkie mamy już z tych zwykłych, to wszystkie tutaj, które tu trafimy, to wszystkie mamy. Chyba, że będzie w innym kolorze. No właśnie. Nie patrzyłem. I pokaz wszystkim. O, to jest to, co on tak niby psika wodą, ja, zobaczcie. Co ja myślałem, widzowie. No powiedz wszystkim. Tutaj jest takie coś. A, to jest ściągana łapa, ale czekaj. Tak, to się zakłada na rękę. Tu się tak robi, woda się wsysa jak... A, no dobra. No dobra, i też jest metaliczny element, jak widzicie, chyba wszystkie mają. Jest uśmiechnięty, jest dobry, czyli mamy jednego... Kolejny! Złego... Ogień! 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 To by się nie wydawało, czy ogień miał okulary? Ogień? No ma okulary. Nie, w sensie takie okulary... Jakie? Słoneczne. Dobra, otwieraj! Dobra, otwieraj! Dobra. Gadu! A nie, poczekaj! Historię! Gdzie jest historyka? Zobaczcie jeszcze, bo zapomniałem, pamiętałem, żeby pokazać wszystkie historyki, jak oni się pojawili. Czyli on tu... Co on zrobił? Poczekaj, bo nie widzę. On gasił, bo przypiek kurczaka i w tym momencie gazum blasto. Ty masz katarek? No nie wierzę, znowuż? No to świetnie. Dbajcie o zdrowie. Mamy tak i się pojawia właśnie oto ten. Daj to. Mamy dwóch. Jedziemy z następnym. A, bo każdy z nich w ogóle, bo właśnie tego ważnego nie powiedzieliśmy w poprzednich dwóch odcinkach. Że są drużyny. I jest drużyna w tej edycji. Starlock, Cash Lion, czyli Cash Kasa, Toilet Kit, jakby z toaletą mi się trochę kojarzy, Breakmania, Fun Fire, Water Max, czyli jest sześć oto takich drużyn. Dobra, otwieraj! A miałem ja otworzyć pinca. A nie, ja złe. Czyli otwierasz, to są... Nie to wiem, jest, czy to znaczy może w drugim kolorze, tak? Bo na pewno mamy. Właśnie. Czyli mamy świeczkę. Świeczka... czekaj, co on tu robi? A, chciał ułożyć świeczkę, zrobić sobie mini torcika z babeczki. I wtedy wpadł kazym blaścik. Super, pokaż świeczunię i otwieraj. Ogóle, dlaczego świeczka jest zła? No bo jest, nie wiem, ogień jest zły, nie wiem o co chodzi, bo jest gorący, można się poparzyć. I uwaga, ale czadzior. Wiesz, kogo mi przypomina trochę? Pamiętasz Steel Racersów? Tego Fire and Ice? Pamiętasz? I on taką miał chyba trochę czuprynę. Nie wiem, czy mam rację, napiszcie w komentarzu. A tu zobaczcie. On może chodzić, zarabiać pokazami z ogniem, rzucać i tak dalej. Mamy dwóch złych. Tata, co myślałeś, że to zdejmowane? Nie, przecież to wygląda. Przecież to od razu widać, że to jest... No wiesz, ale ja nie jestem taki mądry jak ty. Wiesz? Elo, elo, dzieciaku. Zadzwonisz na policję, tata do szkoły nie chodzi. Chyba ty nie chodziłeś. Uwaga. Dobra, uwaga! Uwaga! Let's go in the flow. Pieniążki! Twój ulubiony, mówisz Sphinx tylko, a nie Kazum Kid. Zobaczmy jak wygląda. Lecimy na Szczecin. Wyciągaj saszety. Mój ulubiony Sphinx z tej serii. Dawaj. Od razu mówię. To jest księżyc. A mamy kasę w dwóch kolorach? Nie, w jednym mamy. Dobra, uwaga, czy w drugim? Uwaga. I tak, mamy tak w drugim. Money. I firani. My też będziemy mieli money. Odejdź,
I zobacz, o tu Rich Boy, czyli bogaty chłopak, coś tam liczy kasiorę. I wtedy oczywiście Kazon Blast się pojawia i go zmienia. Czyli mamy trzeciego niedobrego, że tak powiem, złoszyńcę. Pokazuj Kazon Kida. Ale fajny! Ale czadzior, ci powiem. I ma takie szczypce. Ale czad, zobaczcie. To działa tak, jak ja myślę. Pokaż, że szczypce się ruszają. Chyba nie. Pokaż. O nie. Nie, działa. Zobaczcie. Te szczypce działają jak szczypce. Możesz złapać, o, czyli łapiesz. Bo poczekaj, poczekaj. Tak naprawdę tych trzech się tam trzyma. Oddaj mi wody. Poczekaj, złapać. Zabieram ci broń. Patrz, łapiesz i ściągam mu broń. Super. Dobrze, już się zepsuło, bo tam jest woda. Woda, woda. Dobra, zamontuj. Wiesz, jak o, zobacz, tak jaki ma do dolarys. Pegasus, tak? Jak to się ma tutaj takie brokatowe fajne. Co masz fajne brokatowe? No metaliczne, no. Już o tym mówiłem, wszystkie mają metaliczne. Nie, można mu zginać rąk. Bo chciałeś... A, bo chciałeś do dwóch rąk. No szkoda, że nie można zginać rączek do przodu. Ale ci powiem, że mimo wszystko uważam, że też a propos Kazum Kidów, też to chyba najlepszy. Ładnie zrobiony, najlepszy. Tak pognieciony. Zobaczcie, jest pognieciony jak worek. Tutaj ma pgnięcia. Ale to zacząłem mówić, że chyba najlepsze Kazum Kidy też. Poza Sfinksami to Kazum Kidy też chyba najlepsze. Też tak uważasz? Nie. A w której serii uważasz, że były lepsze? Uwaga. Po halo, mówię do ciebie. Moment. Ja uważam, że najlepsze. Nieprawda, nie. A, no, a w której serii były lepsze? Dziewiąta najlepsza. Dziewiąta, ale ogólnie seria? Nie, ta jest najlepsza. A gdzie ją można kupić? Szybko powiedz wszystkim. Na Best Toys. Na Best Toys, wbijajcie linki w opisie i tam, nie wiem, czy oglądaliście wcześniejsze odcinki. Podobnie, że jak, znaczy bardzo często się zdarzy, że jak u nich coś zamówicie, to często trafiacie co? Ultra? Rzadkie. Bo my trafiliśmy, co? Księżyc. Uwaga. Dobra. Gdzie masz historyjkę? O, karteczka jest. No, historyjka, mało. Ja najpierw patrzę historię. Dobra, no popatrz, no pewnie, widzowie są mnie ważni, pewnie, oglądaj się sam. Fajna historia. Historie jakieś wcześniej były bardziej skomplikowane chyba, a teraz idzie sobie z kudeczką pewnie, a nie, do kudeczki, do swojej szafeczki, chce ją otworzyć i wtedy Kazum Blast zmienia go w Kazum Kida dobrego, no to otwieraj. Zobacz, jak fajnie zrobione. Tutaj jest taka animacja czwarta, widzisz? O, to nam nie zwróciliśmy wcześniej. Jest na saszetce. Nie, tylko na tej było. No mówię, no na każdej nie zwróciliśmy uwagi na inne. Co było? Tak? Zgadza się? W drugim kolorze, nice. Nice, w drugim kolorze kudeczka. I teraz otwieraj Kazum Kideczka. Uwaga, powtóra oczywiście. Dlaczego? Nie, to jest tak. Nie wiem, się nie dziwię, tarczę ma. Ale fajna taką... to tarcza. Daj dotknąć. Daj dotknąć. Ale to akurat słabo zrobili, że oni są tacy szczerni. I się ręce. No ale nie... chyba we wszystkich seriach są, były takie, że... Nie, może w A czekaj. Uwaga, ósmej... uwaga. Czy zdejmę mu rękę? Można odłączyć rączkę. Ale co od... A to jest innych, specjalnie zrobione? Tak, to jest specjalnie, bo jest takie kule... Nie, w tym nie można. W tym też nie można. Tylko w tym można. W tym też nie można. A ten można. Ciekawe dlaczego, czy to przypadek? Zobaczymy, ma taką kuleczkę, że można ściągnąć i się zaskakuje. Może w innych też można, tylko trzeba więcej siły użyć, ale nie chcę, bo nie chcę popsuć. Wiesz? Dobra, a Kazum... tarczę właśnie, pokaż tarczę, bo chcę zaprezentować całego. Mamy już drugiego dobrego. Tarcza FBI, open up. FBI, open up. I'm from police. Give me money. Nie, give me money. Oddaj złodzieju kasę. Nigdy ci nie oddam. Nagle przychodzi ten. Dobra, zaraz zawalczymy. Otwieramy ostatniego, kochanie. Tak?
A co ty jesteś taki zmęczony, bo nie, nagrywamy dość późno. Tak Oluś jest taki trochę. Ale taki. Ale, jesteś, ja się cieszę ale ty jesteś. Ale ja nie mówię, że się nie cieszysz, tylko jesteś taki troszeczkę. Tata, ja rozmakowuję. Ty jesteś taki troszeczkę. Ślamazały. Nie, w sensie tam to przez przypadek powiedziałem. Przez przypadek? Aha. Przez. Przypomnę. Dobra, lecim na Szczecin kolejna paczucha. Ostatni. Poczekaj. Jak chcecie zobaczyć ostatni, szósty, Kazum Kida, to musicie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek! Obudź się! I dzwoneczek, pamiętajcie, zostawiajcie dzwoneczkiem, żeby was informowało, że coś się pojawiło nowego na kanale, a tutaj jeszcze... Daleko. Jak zwykle już. Trzeci odcinek i w każdym odcinku mu coś wyskakuje. Ja wam w tym czasie pokażę historię. Akurat. Tak, bo mieliśmy w dwóch kolorach, nie dało się. Historyjka była taka, że to dziewczynka, dziewczyna? To jest dziewczyna, że montowała sobie rakietę i nadleciał Kazom Blazy i zrobił z niej taką oto. A wiesz co? Ty, ja zrobiłem błąd. Jaki? Ja cię, ale gacie. Ja wcześniej przeczytałem, jak się nazywają te Kazum Kidy, zaraz wam powiem, a nie przeczytałem, jakie to są drużyny chyba. Nie, czekaj. Watermax. Tak, przeczytałem, jak się oni nazywają. To nie są nazwy drużyn. Przepraszam was najmocniej, wprowadziłem was wszystkich w błąd. Nie szkodzi, tak to jest, jak się nagrywa. Mamy klucz, klucz jest powtórką i ostatni Kazum Kidy. Uwaga. O, ale czadzior! Zobaczcie to. Na Kazum Kidzie bardziej widać, że dziewczyna. Na Zing się widać, jakby był to chłopak. Ale zobacz, dla mnie najlepsza broń ever. Bo jest zrobiona jak taki scyzoryk chowany. I zobaczcie, on też się chowa. Ja cię... A nie, ale czad, zobacz. Mamy tak, że albo może być piła, albo może być klucz. Jak w takich scyzorykach wielofunkcyjnych. Ale czadzior, to jest naprawdę... Szczerze, najlepsza ever broń ze wszystkich do tej pory, odkąd pojawiły się Kazum Kidy. Okej. Okay. Daj, bo ja chcę pokazać całość. Taka, że podwójnie. Że podwójnie, że tu odkręca, tu piłuje. No może i tak, no. Zobaczcie, tak się prezentuje. Jest taka. I ona jest dobra. Okej, Olusiu, bo ty jak zwykle chcesz być złymi. Zinksiory na chwilę robią spadówę. Ty bierzesz dawaj. Trzech. Ale ja biorę... Co to ma być? To już jest moje, brawo. No nie, gdzie mi zabierasz? To możesz zabrać w czasie walki. Nie, oddaj mi. Nie, Olek, nie, dobra, musisz mi zabrać. Tak, no. Zabrać. No właśnie, może, ale nie zabierzesz. Mogę zabrać. Je, możesz właśnie szybcami. Właśnie. Dobra, ale ja wezmę jeden element taki, żeby cię zaskoczyć. Tu tylko mam prośbę. Nie patrz, ja tutaj zaraz przygotuję. Nie patrz, co ja przygotuję. Mamy nawet. A, pokaż. Historię. Toalety, nie, tak? Historykę pokazałem. Tak, pokazałem historykę, tak pokazałem. Żeby nie było widać, bo oni do toalety idą. Nie idę do toalety, Ptasie. Ale ja Kazum Kidy idą. Tylko nie podglądaj. Ale czego? Nie podglądaj. Ale czego? Nie podglądaj. Ale czego? Już to ciągle na to patrzę. Ale na co patrzysz? No, twoje Kazum. No dobra. A ja tutaj mam super coś specjalnego atak. Przygotowanego. Uwaga, walczymy! I kończymy. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę. A czekajcie, bo mam specjalny efekt, który zaskoczy nawet Olusia. I ostatni mój będzie walczył o to ten. Kogo wystawiasz pierwszego? Pewnie tego, bo chcesz mi zabrać broń, tak? Dobra, kogo wystawiasz? Uwaga! 3, 2, 1, go! Walczymy! Nie, nie, oddaj mi! Nie! Ale mam, trzymam mocno, mam silne ręce, ja cię kręcę. Aj, zabrał mi! Nie, i teraz musisz mi sprzedać tak zwanego kopa, żebym pofrunął stąd. Już nie, teraz nie montuj, tylko kopuj! Pokonaj mnie! Ja tylko muszę cię piłą! 8 godzin później. Pierwszy pokonany, teraz drugi. Ten walczy.
Ten mnie chce przypiłować, a... Tata, to ja! Ja walczę na tym, bo mnie nie pokoju. Dobra, ale my nie mamy całego dnia, dawaj. Bronię, tarczą, bronię. A nie, odpadła mi ręka, uciął mi rękę tą piłą. O nie! O, drugą rękę mi odciął. O, ale ostatni teraz, ja was pokonam. Zostało ich trzech. Wysuń się, ja będę walczył z wami trzema. Jesteś gotowy? I tata głowy można ruszać. No, to wszystkimi można ruszać. Ale stań tu, uwaga, bo ja cię zaskoczę. Też nie patrz, zamknij oczy. Zamknij oczy, ja ci powiem, kiedy masz otworzyć. Uwaga. 3, 2, 1. Atak wody! Jestem wodnym sporem, potworem. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dałeś mi tylko jednego. Dwóch. Ale jeszcze jeden mi został. Ha, ha! Never, never!